Yeah, Łukasz Radecki. Łzy klauna. Część druga. Staję, owijam się szlafrokiem i idę do łazienki. Tak, moje zwleczenie się z wyra nie było w żaden sposób zwycięstwem silnej woli nad słabym duchem. To fizjologia. I poranne, czy też raczej... Powinienem powiedzieć popołudniowy kapeć w gębie. Wykonuję tę czynność automatycznie. Podnoszę klapę sedesu i siadam. Zawsze siadam. To nawyk jaki został mi z czasów, gdy miałem problem z alkoholem. Nie, to nie tak. Ja wciąż mam problem z alkoholem. Tylko teraz nie piję. Ale w czasach, gdy piłem, a piłem dużo, często miałem kłopot z trafieniem do muszli. I pewnego dnia doszedłem do wniosku, że mam dosyć słuchania narzekania żon na można kafelkach czy desce i zacząłem siadać. Jak dziewczyna. I co z tego? Od tej pory zawsze mam czysto w nie ma ryzyka zabłąkanych kropli, trzecia żona nie ma do mnie pretensji. Czyli warto. Nic nie warto. To fizjologia i wynajdywanie sposobu, żeby w życiu było mniej nerwów. Bo tylko na tym ono polega, unikania nerwów. Bo w poszukiwaniu szczęścia już nie wierzę, albo po prostu mam coś nie tak z jego odczuwaniem. W końcu mogę sobie przypomnieć, że w życiu byłem szczęśliwy nawet wielokrotnie. Ale były to mgnienia, migawki, które mijały tak szybko i co najwyżej występowały miejsca stanowią umiarkowanego niezadowolenia. To z kolei wywołało we mnie poczucie winy, że nie potrafię się cieszyć z tego, co mam, że nie doceniam szczęścia, jakim jest zdrowie własne żony, dzieci, bliskich. Nie. Nie mam bliskich poza żoną i dziećmi, ale dzieci już tu nie ma. Żona też gdzieś zniknęła. No tak. Kuchni na blacie leży kartka tuż obok kubka z zimną już kawą. Moja ukochana pamięta o mnie zawsze, nawet w takich chwilach. Chociaż wie, że nie wstaną wcześniej niż godzinę, dwie później niż ona, to i tak robi kawę czy herbatę podwójne. Na wypadek, gdybym jednak jakimś cudem obudził się wcześniej, żebym czuł, że o mnie myśli, pamięta i kocha. Chociaż spędza ze mną każdy dzień od 20 lat, jeśli to nie jest miłość, to nie wiem co nią jest. Może rzeczywiście nie wiem. Czytam wiadomość. Wyszła pobiegać. Jak wróci, to może skoczymy gdzieś coś przykąsić. W porządku. Tylko nie wiem, o której wyszła, jak daleko chce biegać. To jest to, o czym wcześniej mówiłem. Nie rozumiem biegaczy, co nie przeszkadza mi kochać i wspierać ukochanej. Tak samo nie rozumiem upodobania mężczyznami, szczególnie mną. Ale skoro moja żona kocha mnie, trudno się z nią sprzeczać. Tylko nie rozumiem, jak można wstać rano... W porządku, pominijmy fakt, że w ogóle nie rozumiem, jak można wstać. Ale po co zrywać się z łóżka... Po to, żeby przebiec dajmy na to 20 km. Ona tak potrafi. Po co? Przecież to nawet samochodem jest długo. Odkładam kartkę na blat, potem upominam sam siebie i wyrzucam ją do kosza. Mam problem z zostawianiem ciągle gdzieś różnych rzeczy. To nie tak, że jestem pałaganiarzem albo że celowo śmiecę. Ja po prostu nie przywiązuję do tego wagi. Nie zastanawiam się, może po prostu nie myślą. To jest właśnie ta kolejna dziwaczna sprzeczność. Z jednej strony za dużo myślą, ciągle biją się z rozmaitymi myślami, a z drugiej nie myślą w ogóle. Jestem czasem nieobecny na tej planecie, jakby moje ciało należało do kogoś innego, kto nie w pełni pojmuje, co się właściwie dzieje i gdzie się znajduje. Kiedyś niektórzy radzili mi zejść na Ziemię, nie chodzić z głową w chmurach i takie tam, żeby mieć. Głowę w chmurach trzeba byłoby mieć skrzydła. A raczej trudno zbić się do lotu, kiedy opadają ręce. Nie naprawdę dużo kosztuje skoncentrowanie się na tym, co jest tu i teraz. Bycie całym sobą w danej chwili, wyciśnięcie z niej wszystkiego, co się da. Nie ukrywam, może to jest właśnie problem. Za bardzo chcę, za dużo oczekuję. Skąd mogę wiedzieć, kiedy nie wiem, czego oczekują? Kiedyś chciałem sławy, uznania, pieniędzy. Przede wszystkim pieniędzy, by móc sobie kupić wymarzone książki, płyty, filmy. Oczywiście w dalszych planach był też dom, samochód, cały ten przyziemny materializm. Chciałem, żeby było mnie stać na wszystko, o czym zamarzą moje dzieci. Tak jak moich rodziców na spełnienie moich pragnień w dzieciństwie stać nie było. Może gdyby oboje nie palili po paczce papierosów dziennie, a ojciec przy tym nie wypijał co najmniej dwóch piw, to by tak było? Tylko ja nie widziałem wtedy w tym nic złego. I pewnie dlatego ja też potem i piłem, i paliłem. Ale mnie już było stać na wszystko. Mam wszystko. Jestem otoczony wszystkim, czego kiedykolwiek potrzebowałem, a nawet sporą ilością rzeczy, których nie potrzebowałem, ale kupiłem, bo mogłem. Bo było mnie na to stać, bo miałem kaprys, fanabery i gwiazdy. Mam wszystko. Wszystko kiedyś stracę, czyli nie mam nic. Gdy moja żona wraca, zmęczona i zadowolona po biegu, witam ją w drzwiach. Mam już na sobie ubranie, mam. Obowiązkową maskę. Uśmiecham się, witam ją z radością, szczerze płynącą z serca, bo naprawdę się cieszę, że jest przy mnie, ale uśmiech na twarzy jest sztuczny, perfekcyjny, nie do przejrzenia. W końcu zarabiam na życie aktorstwem, ale prawda jest taka, że szczerze uśmiechać się już nie umiem. Nie pamiętam nawet, kiedy do tego doszło, kiedy przestałem się uśmiechać z radości. Oczywiście śmieję się, można powiedzieć nawet często, gdy słyszę jakieś żarty, gdy ktoś próbuje mnie rozbawić. Śmieję się z grzeczności dla towarzystwa, z uprzejmości. Powinniście mnie jednak zobaczyć, gdy sam oglądam w domu jakąś komedię. Bo i tak się zdarza, jeśli nie mogę się zebrać do kupy, a jedyny co mam pod ręką to pilot telewizora. Wtedy siedzę i patrzę z bezmyślną miną, choć chciałbym wierzyć, że jest chociaż ponura lub obojętna. To nie tak, że nic mnie nie śmieszy. Wprost przeciwnie, choć są to tylko mgnienia, to odczuwam odrobinę rozbawienia. Tylko nie na tyle silnego, by przebiło się na zewnątrz przez lata skoszknienia. Nie jeśli wiem, że nikt mnie nie obserwuje, że nie muszą udawać. Stało się to moją naturą, moim zawodem. Na tym zbudowałem swoje życie i sukces i pewnie dlatego nie potrafię się w tym odnaleźć, bo to sukces i nagrody kogoś innego. Mnie w tym nie ma, w ogóle mnie nie ma. Jestem tylko więźniem. Zjadamy z żoną obiad, opowiada mi o swoich osiągnięciach, tradycyjnie biernie uczestniczą w tej rozmowie, ale nie dlatego, że nie interesuje mnie, co ona ma do powiedzenia. Ja nie mam nic do powiedzenia. O czym można na kogoś bliskiego wylać te wszystkie pomyje duszy, które nazbierały się we mnie przez lata? Co ona jest temu winna? Jest jak jest. Mógłbym wziąć się za bary z życiem po raz kolejny, ale do czego mnie to doprowadzi? Zawsze wszystko kończy się tak samo. Boję się, że i ten związek skończy się tak jak poprzednie. Początek pełen namiętności, pasji, środek życia, obok, potem już tylko prosta droga przez kłótnie i spory do rozstania. Oczywiście w pierwszym małżeństwie, gdy skończyła się pasja i namiętność, zacząłem ich szukać gdzie indziej. W drugim zacząłem ich szukać w alkoholu i narkotykach. Teraz nie chcę niczego szukać. Może dojrzałem do tego, by zrozumieć, że związek to nie tylko częsty seks i zabawa, ale czy to znaczy, że muszą to zaakceptować? Sprzeczności, może sprzeczności, bezustannie się w nim gubię, nie wiedząc, co ze sobą zrobić. Tak jest z moją pracą. Uwielbiam pracę, uwielbiam swoją pracę. Mogą pracować bezustannie, zatracą się całkowicie. Muszą pracować. Nie znoszą bezczynności. Jeśli nie gram w jakimś filmie, jakimś przedstawieniu, to chociaż przeglądam scenariusze, piszę coś własnego w ostateczności, idę popracować w ogrodzie, choć nasz ogrodnik odwala kapitalną robotę. Tak, kolejna sprzeczność. Jestem również pracoholikiem, ale dopiero w momencie, kiedy przezwyciężę tę niemoc i bezsilność, o której mówiłem wcześniej. Wtedy pracuję do upadłego. Dosłownie. Potrafię do białego rana siedzieć nad tekstem i pracować nad rolą, dopóki nie będę z niej zadowolony. Godzinami mogą powtarzać sceny i próby, byle tylko wszystko wyszło jak najlepiej. Pomaga to bardzo pomaga z odgonieniem czarnych myśli, na które nie mam wtedy czasu. Albo po prostu jestem już zbyt zmęczony, by się nimi zajmować. Problem pojawia się jednak potem. Staram się, żeby było jak najlepiej, ale nigdy nie jest idealnie. Nigdy. Nigdy nie jestem zadowolony z wyniku swojej pracy. Nieważne, co potem mówią krytycy i fani. Ja nigdy nie jestem zadowolony. I dochodzę do kolejnego absurdu swojego życia. Dajmy na to. Pracuję właśnie nad nowym filmem. Chwilowo mam przerwę w zdjęciach, ale za tydzień mam wrócić na plan. Gdy dostałem scenariusz, bardzo się ucieszyłem. Coś nowego w moim dorobku, gdzie głównie dominowały role komediowe i dramatyczne. Tu jest thriller u znanego reżysera, ale z kilkoma dobrymi znajomymi w obsadzie, Numer Bestii. Przeczytałem scenariusz i od razu się zgodziłem. Tak samo jak na udział w historycznym Passchendaele, którym mam się zająć pod koniec roku. Również jako producent. Nowe wyzwania, nowe możliwości, tylko łapię się na tym, że nie się już nie chce. Tylko co będę robił, jeśli nie będę grał. Łapię się też na tym, że spoglądam wstecz na swoją filmografię i nie czuję z nią żadnej więzi, żadnej satysfakcji. Nawet kiedy na ekrany wszedł pierwszy film ze mną, durnowata komedyjka Aleja Akacjowa – w której grałem epizodyczną rulkę Alfonsa nieudacznika, radość związana z premierą i realizacją jakichś tam marzeń zgasła zaraz na drugi dzień. Bo co z tego, że zagrałem w filmie? Co z tego, że później powtórzyłem ten wyczyn kilkadziesiąt razy? Nie powiem, cieszyłem się przez moment nagrodami, które otrzymałem przez te wszystkie lata, odczuwałem coś na kształt spełnienia, gdy sukces odnosiły na następne życie czy dziwne światy których zagrałem po to, by sprawić przyjemność dzieciakom. Swoim oczywiście. Nie powiem, żeby były mi obojętne wyróżnienia za rolę dramatyczną w rymach sędziwego marynarza, kiedy tak bardzo chciałem udowodnić, że potrafię być zdyscyplinowanym aktorem, a nie tylko komikiem ze zdolnością do improwizacji. Dobrze było też zagrać drania w Ostatniej Granicy i Człowieku na krawędzi. Nie przeszkadza mi również, że dla większości ludzi pozostanę tym gościem od familijnych komedii w stylu Anioł i Hazardista, Duch Nawigatora, Pan Światła czy Wyspa Awalonu. Dla większości i tak będę ojcem przebierającym się za opiekunkę do dzieci w złapanym w czasie. Mam dorobek, z którego mógłbym być dumny, ale nie jestem. Jest mi on kompletnie obojętny. Było minęło. Za kilka lat większość tych ról zostanie zapomniana. Filmy przez jakiś czas będą powtarzane w wieczornym bloku na tanich kanałach, a później pamiętać o nich będą tylko znawcy kina. W najlepszym wypadku wszystko przeminie i zniknie, bo jedyne, co w mnie zostanie, to dzieci już dorosłe, Z zapewnioną przyszłością. Cóż mogą im dać więcej? Żadny z nich nie spieszy się zakładać rodziny. Zresztą cóż się dziwić, skoro wzorzec ojca mają dość mocno zaburzone. Dziadkiem więc też nie zostanę. Nie nadawałbym się, po co więc te kolejne filmy? Do karmienia własnej próżności? Moja nie jest głodna, ja tylko nie wiem, co mógłbym robić innego. Dlatego pozwalam zdecydować mojej żonie. To ona pamięta, że dziś wieczorem występuję w jakimś programie telewizyjnym, na szczęście jako gość, więc nie muszę się niczego uczyć. Mam tylko odpowiadać na pytania. Opanowałem to do perfekcji. Mam odpowiedź na każde z pytań, jakie mogą mi zadać dziennikarze. A jeśli z jakimś mam kłopot, to i tak odpowiadam na to, na które chcę. Nie mój problem, nie mój program. Dlatego też z chęcią udaję się z żoną na zakupy. Lubimy chodzić razem po sklepach mimo faktu, że ludzie rozpoznają mnie częściej niż ja siebie w lustrze. Na szczęście rzadko mają odwagę podejść i zagaić o ten autograf czy zdjęcie. Wystarczają mi więc ich bezustanne, jakże życzliwe uśmiechy. Odzajemniam się takim samym. Również sztucznym. W końcu oni uśmiechały się do moich ról, kreacji, nie do mnie. Nie znają mnie. Ja nie znam ich. Stąd fałszywy, nieznajomy uśmiech. Żona przymierza sukienki, przegląda książki, szpera w płytach. Ja też. Ale za każdym razem widzę, że to już mam, to też, a tego nie. Ale czy ja naprawdę tego potrzebuję? Wychodzimy z pełnymi siatkami. Kupiłem sobie dwie książki, których pewnie nigdy nie przeczytam. Mam już dwa regały takich. Lubię książki, ale po prostu mam ich za dużo i nie nadążam z ich czytaniem. Kiedyś zrobiłem kurs szybkiego czytania, żeby szybciej przeglądać scenariusze. Pomogło niewiarygodnie, ale zabiło całą przyjemność czytania. Połykałem wówczas książki jak niegdyś alkohol. Ale przez to literatura stała się dla mnie jak seks z wieloma partnerkami. Książka zaliczona, czas na następną. Podobało się, co? A, tak, może być. Nie wytrzymałem. Zacząłem znów czytać powoli, ale tempo kupowania książek zostało. I stąd te regały. Kolejna sterta niepotrzebnych rzeczy w moim życiu. Kolejny balast, który mnie przytłacza i ciągnie w dół. Nieważne. Zakupy zrobione, żona jest szczęśliwa, a ja uśmiechnięty. Jedziemy na program do telewizji. Leżę nocą w łóżku, gapiąc się w sufit. Żona śpi spokojnie obok i oddech koi moje nerwy, nad którymi coraz trudniej mi zapanować. Przed oczami przebiegają mi sceny z dzisiejszego występu w telewizyjnym talk show. Nie wydarzało się nic zaskakującego, nic co mogłoby wpłynąć negatywnie na moje samopoczucie. A jednak czuję się dziwnie nieswojo. Prowadzący zapowiedział mnie klasycznie jako wielkiego aktora, wybitnego komika i ulubieńca publiczności. Stereotypy, na które pracowałem przez lata. Uprzejma rozmowa toczyła się również wokół tych tematów. To on sypnął jakimś żartem, to ja odpowiedziałem swoim. Ludzie klaskali, bawili się. Ja nie. Ja się uśmiechałem, przepraszając sobie uprzejmie. Również po wszystkim, gdy wszyscy podchodzili poprosić o autograf, zrobić sobie zdjęcie, pogratulować roli, dorobku, albo opowiedzieć, jak bardzo mnie cenią z opuczczy humoru i ciepło, jakim obdarzam ich od lat na ekranie. A ja tylko myślałem, że skoro tak jest, to czemu ja wewnątrz? Czuję tylko zimno. Czemu pośród tych wszystkich życzliwych mi ludzi czuję się zupełnie opuszczony, kompletnie sam? Widzę gdzieś w tłumie twarz mojej żony. Jej uśmiech jest niczym latarnia morska pośród sztormu, rozświetla na moment wszystko. Ale ona jest tak daleko. Zawsze jest za daleko. Uśmiecham się dalej do zdjęć, kamer i obcych ludzi. Marzę tylko o tym, żeby być już w domu, położyć się do łóżka i. i co? Nie mam odpowiedzi. Szczególnie teraz, gdy już się w tym łóżku znajduję. Teraz zasnę, czuję zbliżający się sen, ale co będzie jutro? Kolejny dzień, kolejny taki sam dzień, w którym nic się nie zmienia, w którym nie ma już nic do zdobycia. Wszystko, co osiągnąłem, nie sprawia mi radości, i to denerwuje mnie tak, że nie mogę się uspokoić. Przecież wszystko jest w porządku. Mam się z czego cieszyć. Dlaczego nie potrafię? Dlaczego? Dziś wstaję wcześniej. Ledwie o dwie godziny, ale i tak jest to sukces. Żony znów nie ma. Pojechała do siostry w odwiedziny. To dobrze. Dobrze, że ma rodzinę, którą może odwiedzać i poczuć się tam bezpiecznie. Chciałbym takiego miejsca, ale nie znajdę go na tym świecie. Wiem, bo zjeździłem już całkiem spory jego kawałek. Idę do szafy i wyciągam tylko pasek do spodni. Pierwszy lepszy. W kuchni nalewam sobie szklankę wódki, którą trzymamy na okoliczność przyjęcia jakichś gości. Wypijam szybko, dławiąc się palącym alkoholem, wypluwam wszystko do zlewu. Odzwyczaiłem się, nic nie szkodzi, nie zdążę się już uzależnić, zostało mi coraz mniej czasu. Przez chwilę waham się, trzymając kuchenny nóż przy nadgarstku. Sprawdzam, jak tnie skórę. Ból na moment mnie orzeźwia, pasek jednak będzie lepszy. Drżącymi rękoma wiążą pętle. Dziwne, ale to mnie uspokaja. Już wiem, jak to się skończy. Właśnie pisze się ostatni akapit mojego życia. Pewnie dlatego nigdy nie zgodziłem się na napisanie biografii. Nie tylko dlatego, że wiedziałem, że przy grzebaniu w moim życiorysie wypłynie kilka spraw, które mogą sprawić przykrość innym. Chodziło o to, że wiedziałem, że ona nie będzie miała dobrego zakończenia. Zakładam pętlę na szyję. Przez głową przebiegają mi opinie lekarzy z ostatnich miesięcy. Parkinson, początki demencji. Otępienie z ciałami lewego, depresja, choroba dwubigonowa, zdura. Ja po prostu nie potrafię żyć. Spróbuję więc umrzeć. Ucisk odbiera mi oddech. Przed oczyma migają mi moje dzieci, żona, role filmowe i tłumy rozbawionych fanów. Wszyscy klaszczą. Publika się śmieje. Uśmiecham się do nich wszystkich. Po raz ostatni. Po raz pierwszy. Szczerze. Muzyka Błażej Lindner i Jacek Brzezowski. Czytał Jacek Brzezowski. Cześć, tu Jacek Brzezowski, a to był kolejny odcinek audycji Tchnienie Grozy. Tchnienie Grozy nagrywam już ponad 10 lat i włożyłem w ten projekt masę swojego czasu oraz pieniędzy. Jeżeli chciałbyś wesprzeć tę audycję finansowo, co pozwoli na upgrade sprzętu, opłaty serwerów, wejdź na www.patronite.pl przez Tchnienie Grozy. Audycja była i zawsze będzie za darmo, ale każde wsparcie jest naprawdę miło widziane.